Cześć. Dziś rozmawiamy o krępujących sytuacjach w łóżku, czyli między innymi tych wszystkich dźwiękach, jakie wydaje, niechcianych dźwiękach nasze ciało, bulgotach w brzuchu, plaśnięciach skóry. Małe dzieci. Fizjologiczne. Bąki waginą bym to nazwała, czyli powietrze, które się wydostaje przy tych wszystkich ruchach, które się wykonuje. Mnie żadne nie krępują, może moich sąsiadów co najwyżej. No i w ogóle wszystkie inne takie dźwięki, które nie kojarzą nam się z tym, co jest przyjemne, seksowne i fajne, tylko jest to takie fizjologiczne i zwyczajne. Takie nienaturalne, tak? Ewentualnie podchodzące pod mocne filmy erotyczne. Rozmawiam o tym z seksuolożką i psychoterapeutką Małgorzatą Pogorzelską. Cześć. Witaj. No właśnie, seks, prawdziwy seks nie jest filmowy. Absolutnie. Nie jest pięknie, romantycznie w białej pościeli, idealnie przy jakiejś romantycznej muzyce, tylko wygląda to zupełnie inaczej. Seks może być jak najbardziej w pięknej pościeli, wśród blasku świec i romantycznej muzyce, ale ten element cielesności przecież jest, ten element cielesności, z którym się wiążą wszystkie nasze problemy czasami związane z naszym zdrowiem albo po prostu funkcjonowaniem. To znaczy, wszelkie takie bulgoty i plaśnięcia, o których wspomniałaś, na samą myśl o tym, niektórzy się po prostu uśmiechają, a niektórym robi się słabo, jeśli to ich dotyczy. To, mimo że to trywialnie brzmi i zabawnie, potrafi być problem, a nawet mały dramat dla osób, których organizm wynika się spod kontroli. Is that you? Oh my god. Oh my god. Shut up! Shut up! Shut up! Problemy gastryczne, które teoretycznie nie mają nic wspólnego z seksem, chcielibyśmy, żeby nic nie miały, takie problemy, ponieważ one są wstydliwe i o tym nie mówimy, na przykład, nazwijmy rzecz po imieniu, tendencje do wzdęć, do biegunek, do zaparć, do wszystkich takich bardzo trywialnych i prostych rzeczy, a przecież tak zupełnie różnych od tej sfery seksualnej, potrafią nas niezwykle stopować i niezwykle wpływać na nasze życie seksualne. Innymi słowy, jeśli na przykład mamy taką przypadłość, że bulgocze nam często w brzuchu i to bynajmniej nie z kłodu, bo temu można zaradzić, jest taka możliwość, że nawet możemy zacząć unikać zbliżeń z tego powodu, li tylko z tego powodu. To znaczy, łatwiej jest powiedzieć partnerowi czy partnerce, no nie dzisiaj, boli mnie głowa, jestem zmęczony i tak dalej, i to przeciągać w miesiące, bo nawet nie zdajemy sobie sprawy, że czas leci i to narasta problem. Pamiętajmy o tym, że seksualność to jesteśmy my. To jesteśmy my, nasz partner, partnerka, nasze zbliżenie, a jeżeli my pozostajemy w tracie kontaktu seksualnego, skupieni na sobie, na tym, jak my wyglądamy, jak się prezentujemy, co potrafimy, co jesteśmy w stanie osiągnąć, to umówmy się, jesteśmy sami w tym łóżku.